Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę się z Wami podzielić przepisem na przepyszną, bardzo delikatną śmietankową roladę biszkoptową z kremem śmietankowym na bazie oczywiście śmietanki i serka mascarpone. Dodatkowo w tej roladzie jest ukryta galaretka, która powoduje, że rolada bardzo pięknie wygląda w przekroju. Rolada jest bardzo łatwa do zrobienia, z tego biszkoptu pięknie Wam się zwinie, nic Wam nie popęka. Przepis jest sprawdzony, gwarantuję Wam, że rolada Wam wyjdzie, jest leciutka, puszysta i po prostu przepyszna. Jest to bardzo dobry przepis, bardzo gorąco Was zapraszam na film. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszej rolady. Jak widzicie, składników nie ma dużo. Na początku, najlepiej dzień wcześniej, do miski dajemy 400 ml rządku i dowolną galaretkę rozpuszczamy. Ja dałam truskawkową. Przelewamy to do prostokątnego naczynia, jakiegoś pudełeczka i studzimy. Następnie wstawiamy do lodówki do całkowitego stężenia. Teraz przygotujemy biszkopt. Żółtka oddzielamy od białek i 5 białek ubijamy na sztywną pianę. Jak już będą ubite, stopniowo dodajemy cukier i chwilę miksujemy do częściowego rozpuszczenia się cukru. Zmniejszamy obroty i dodajemy żółtka, 5 żółtek. Chwilkę miksujemy, żeby nam się to połączyło. Następnie mąkę z tą malutką ilością proszku do pieczenia przesiewamy. I wszystko bardzo delikatnie, bardzo powoli mieszamy łyżką albo trzepaczką, tak żeby nie zburzyć puszystości naszego ciasta. Ma nam powstać takie bardzo puszyste ciasto. Następnie tą taką dużą blachę piekarnikową z wyposażenia piekarnika wykładamy papierem do pieczenia i wykładamy na to nasze ciasto. Moja blacha ma wymiary 43 na 38 cm. Rozsmarowujemy nasze ciasto biszkoptowe i wstawiamy to do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, grzanie góra-dół bez termobiegu. Pieczymy jakieś 15-20 minut do wyraźnego zrumienienia. Ważne, żeby nie piec tego biszkoptu też za długo. Następnie nasz biszkopt, upieczony biszkopt, wyciągamy z piekarnika i od razu wyciągamy go z blaszki i odwracamy, usuwamy papier do pieczenia bardzo delikatnie. I następnie zwijamy nasz biszkopt razem ze ściereczką. Pod nim mamy ściereczkę i bardzo delikatnie zwijamy razem ze ściereczką w rulon i odkładamy to do wystudzenia. Zostawiamy tak biszkopt w ściereczce. Teraz zrobimy sobie nasz krem. Śmietankę ubijamy z cukrem pudrem. Kiedy nasza śmietanka zacznie nam już gęstnieć, ale nie będzie jeszcze taka w pełni ubita, dodajemy stopniowo serek mascarpone. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie zrobić dowolne nadzienie do tej rolady. Możecie zrobić masę budyniową, możecie zrobić budyń, możecie zrobić bitą śmietanę bez mascarpone. Ja zrobiłam z kremem mascarpone, bardzo gorąco polecam właśnie taką wersję, ale tutaj możemy sobie to wszystko dostosować według własnego upodobania. Galaretkę, którą przygotowaliśmy wcześniej, wyciągamy z pojemnika i kroimy to na paski, takie dosyć grube. Oczywiście tej galaretki nam trochę zostanie, ale później nam się przyda jeszcze do dekoracji. Następnie delikatnie rozwijamy nasz biszkopt, już wystudzony, i dajemy nadzienie. Dość sporo tego kremu, który przygotowaliśmy wcześniej. Ale pamiętamy, żeby zostawić sobie troszkę kremu do dekoracji. Jego jest wystarczająca ilość, więc starczy do przełożenia, jak i również do dekoracji. Następnie na dół naszej rolady, na ten dłuższy bok, dajemy galaretkę. I
całość delikatnie zwijamy, pomagając sobie ściereczką. Widzicie, biszkopt pięknie się nam zwija, nic tutaj się nie, nic nie pęka. Następnie naszą roladę smarujemy kremem i dekorujemy sobie to już według własnego uznania. Ja posmarowałam roladę kremem, następnie zrobiłam takie rowki ozdobne, można to zrobić widelcem albo takim specjalnym przyrządem. Następnie zrobiłam jeszcze rozetki z kremu. Zarówno u góry rolady, jak i po bokach. I następnie tą galaretkę, która mi została, pokroiłam na mniejsze kawałeczki i poukładałam je na górze naszej rolady. Następnie posypałam ją jeszcze tartą czekoladą. Tak przygotowaną roladę wstawiamy sobie do lodówki na co najmniej kilka godzin, tak żeby nam się wszystko tutaj pięknie schłodziło, stężało, smaki żeby się przegryzły. Jak widzicie, nasza rolada przepięknie wygląda w przekroju, z tą galaretką w środku, krem jest bardzo leciutki. Całość bardzo elegancko się prezentuje. Jak już wspominałam, jest to rolada bardzo łatwa do zrobienia. Przepis na ten biszkopt rewelacyjnie się nadaje właśnie do rolady. Nic się nam tutaj nie pęka. Wszystko pięknie się zwija. Bardzo gorąco Wam polecam ten przepis. No i życzę smacznego!